Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale kolory.scrapbooking. Mam na imię Ania i dzisiaj przychodzę do Was z takim mini albumem, ale także metryczką, którą można podarować w prezencie. W zasadzie taki zestaw. Album z metryczką 3D. Piękny zestaw, który powstał na bazie kolekcji Forest Celebration od Lexi Design. Z prześlicznych graficznych papierów. Zresztą już możecie zauważyć, jakie piękne grafiki, elementy wycięte z kolekcji. Ja zaraz Wam zaprezentuję album w pierwszej kolejności, a później kilka słów też dodam odnośnie metryczki. Więc sobie ją odłożę. I zaczniemy od albumu. Z racji tego, że jest to komplet, to album jest naprawdę malutki. Malutki, ale na zdjęcia 10x15 cm, czyli na zdjęcia standardowe. Równie dobrze mogą się tu zmieścić zdjęcia 9x13 cm, a także 10x10 cm, bądź mniejsze. Także w zasadzie mały, ale nie mały. Dość prosty w budowie. Zdecydowałam się użyć tutaj pięknej tkaniny introligatorskiej, zobaczcie. Ona też jest w dotyku taka dość mięciutka. To jest atłas, w związku z tym w dotyku naprawdę jest taka milutka i skojarzyła mi się właśnie z takim projektem dziecięcym, dlatego też wykorzystałam ją w tym albumie. Ja akurat przygotowałam zestaw jakby tak skomponowany dla chłopca, natomiast spokojnie papiery dają taką możliwość, aby stworzyć też projekt dla dziewczynki. Natomiast tutaj ja dobrałam tak kolorystykę, żeby bardziej ten projekt był dla chłopca, natomiast równie dobrze taki album można byłoby też wręczyć dziewczynce bez problemu. I co my tutaj mamy na okładce? Na okładce mamy shaker, wykonany w zasadzie przeze mnie. Do ozdobienia tego shakera, ja tu tak przybliżę, użyłam radełka, żeby ta ramka była taka troszkę bardziej, po prostu fajnie się wyglądała i fajnie się komponowała na okładce. Tutaj strasznie mi się spodobał ten kolor pomarańczowy. On tu jest bardzo minimalnie wprowadzony do kolekcji, w zasadzie tylko w elementach do wycięcia i tylko w przypadku tego liska. Więc to jakby u mnie był taki motyw przewodni, gdzie ja sobie dopasowałam i kolorystykę shakera i właśnie ten element tutaj na froncie, łącznie z gnieciuszkiem, czyli z tą wstążeczką, która zamyka nam album. Wszystko jakby naklejone na papierze bazowym, które tutaj ładnie dekoruje tą stronę frontową. Jeżeli chodzi o ten album, to w zasadzie on może być przeznaczony na kilka okazji, bo to może być album z okazji narodzin dziecka, to może być album z pierwszego roku życia dziecka, jeżeli ktoś chce na przykład jedno zdjęcie miesięcznie sobie wstawiać do albumu, bądź tam w mniejszej ilości. Może to być album, gdzie umieścimy zdjęcie z jakiejś sesji, może to być album, w którym umieścimy zdjęcia na przykład z Chrztu Świętego. Także opcji jest wiele. Może to być album równie dobrze urodzinowy, na przykład z pierwszych urodzin dziecka. Ja Wam już pokazuję, co jest w środku. On jest bardzo prosty i zamysł na ten album miał być prosty, ponieważ korzystałam, jakby wykonując ten album i metryczkę, z jednego zestawu, małego zestawu papierów, znaczy małego nie formatem, ale ilością, ponieważ zestaw składał się z 5 arkuszy o formacie 30x30 cm. Także ja z takiego korzystałam. I co mamy na stronie frontowej? Jakby strony okładkowe są bardziej rozbudowane, natomiast strony w środku albumu są po prostu przygotowane pod wsunięcie czy wklejenie zdjęć. Czyli strona pierwsza frontowa, piękne elementy. Te elementy tutaj robią po prostu robotę. Oprócz tego, że są przecudne tła w tej kolekcji, no to tutaj mamy też świetne grafiki do wycięcia, elementy do wycięcia, które naprawdę nam podbijają ten album. I tutaj mamy klapkę. Tu możemy coś zapisać, możemy wpisać tutaj nawet życzenia.
Do tego zestawu można też wykonać kartkę z życzeniami dla dziecka, czy dla rodziców, czy jakieś gratulacje z okazji narodzin dziecka na przykład. A można tutaj też wkleić mniejsze zdjęcia. Klapka otwiera nam się jeszcze dodatkowo do góry, czyli tutaj mamy miejsce na zdjęcie standardowe 10 na 15 cm. Piękne tło. Tutaj ten róż się przebija, ponieważ kolekcja jest w zasadzie szaro-różowa. Szaro-różowo-beżowa, tutaj ten brąz też się taki pojawia, ale to są takie główne elementy. Mi tutaj kompletnie nie przeszkadzają, jeżeli chodzi o album chłopięcy. Też chciałam nadać takiego charakteru chłopięcego temu albumowi. W związku z tym postanowiłam, że baza albumu będzie szara. I też mi tak to fajnie tutaj do kolekcji pasowało. Tutaj mamy też fajne tło, takie już bardziej graficzne. Docięte elementy, to jest jeden element, wycięty z elementów, które były w kolekcji. Na kieszonce tutaj możemy sobie spokojnie wsunąć zdjęcie 10 na 15 cm, a nawet tych zdjęć może być tu troszkę więcej. Więc spokojnie, kilka czy kilkanaście zdjęć ten album pomieści. Ja tutaj nie dodawałam do albumu napisów, dlatego też, że może być on przeznaczony na różne okazje. Też nie chciałam jakby ograniczać możliwości wykorzystania tego albumu. Kolejne piękne tło, element wycięty, nie podklejony do końca, w związku z tym zdjęcie sobie po prostu umieszczamy, a dookoła mamy fajną ramkę, która nam i tak dalej pokazuje to tło, bo głównie te papiery w kolekcji to są po prostu tła. Kolejna strona, shop, super, super elementy, super kolorystyka tych elementów, super tonacja. Naprawdę wiele możliwości do wykorzystania. Kolejna ozdoba w albumie, czyli kolejny element wycięty z kolekcji. Zobaczcie, jak świetnie się to prezentuje. No i kolejny element. Tutaj też fajnie, ta kolekcja, ona jest taka troszeczkę pastelowa, bo jak popatrzymy sobie na te tła, one są takie delikatne, ale zobaczcie na elementy, jak one fajnie wychodzą z tego tła. No, zupełnie inny charakter, jeżeli chodzi o kolekcję, dzięki tym elementom. Tutaj mamy bardziej takie już prezenciki. Oczywiście też one są niepodklejone, też możemy sobie powsuwać zdjęcia, nie ma problemu. Ten pomarańcz też tutaj fajnie się komponuje w tym zestawieniu, który ja wybrałam do właśnie albumu chłopięcego. No i tutaj mamy też taki element mamy z chłopcem. I też pięknie nam się zdjęcie zmieści. Tutaj mamy z kolei ostatnią stronę. Element użyty jako trzymadełko, prezencik. Też piękna, fajna grafika. Miejsce na zdjęcie 10 na 15 cm i kieszeń. Tutaj już też możemy sobie na przykład wsunąć, jeżeli ktoś by na przykład chciał tutaj umieścić zdjęcia z całego roku życia dziecka, no to spokojnie tutaj mamy taką kieszeń, gdzie ten 12 miesiąc, czyli pierwsze urodziny dziecka, spokojnie te kilka zdjęć można schować. Także tutaj spokojnie możemy sobie więcej zdjęć przechować. I tak w zasadzie wygląda albumik, tak można byłoby go nazwać, natomiast zobaczcie, to jest w zasadzie album taki mini na kilkanaście zdjęć dosłownie, natomiast wcale malutki nie jest, ma bardzo taki fajny foremny kształt. No i w zasadzie jego uzupełnieniem jest właśnie metryczka, którą już Wam pokazuję. Sobie poodkładam. I metryczka wygląda tak. Generalnie na czym mi zależało przy wykonywaniu tej metryczki?
I co mnie w ogóle zainspirowało, no to, że ta kolekcja ma przepiękne tła. I te tła, jak ja je zobaczyłam, to od razu sobie pomyślałam właśnie o metryczce. W zasadzie całość wykonana jest z elementów wyciętych z kolekcji. Co jest dodane? Dodane mamy metryczkę, jeżeli chodzi o te kółeczka, gdzie wpisujemy dane dziecka. I napis, on jest drewniany, napis Leon biały pomalowany farbką, natomiast podbicie jest na papierze bazowym, tak jak w albumie. Na środku mamy miejsce na zdjęcie. Ja tutaj zrobiłam zdjęcie 10 na 10 cm. Spokojnie możemy sobie dociąć zdjęcie takie z formatu 10 na 15, czyli jeżeli ktoś sobie wywołuje do albumu zdjęcia, to spokojnie sobie może wykadrować zdjęcie 10 na 10. I wkleić, wpasować tutaj w tą metryczkę. Mamy tutaj elementy, które są, nie wiem czy to będzie widać, one są na różnych wysokościach powklejane. Tworzą no, taki efekt 3D, krótko rzecz ujmując. I dopasowane są do tego zestawu też kwiaty z foamiranu, które zostały wykonane przeze mnie. One są dość proste, ale też zauważcie, że te elementy są bardzo graficzne, proste. Jakby tutaj nie ma nic nawiązania żadnego do takiej naturalności i do rzeczywistego wyglądu natury czy drzew. Zobaczcie, to wszystko jest graficznie przedstawione, w związku z tym te kwiaty też starałam się wykonać no tak, żeby to jakby pasowało ze sobą. Dodatkowo mamy serduszko z żywicy w takim lekko pomarańczowym kolorze. Użyłam tutaj również wykrojnika brzegowego, jeżeli chodzi o te ząbki dookoła zdjęcia. Taka mini ozdoba. Mamy tutaj tekturki również, tutaj za tymi drzewami. One są dopasowane do kolekcji. Ja co prawda kupując je, zupełnie sobie nie zdawałam z tego sprawy, po prostu mi się podobały i dopiero później się zorientowałam, że bo to są też również tekturki od Lexi Design, że to jest po prostu komplet i dedykowane właśnie do kolekcji. Mamy napis Witaj na świecie, też pomalowany na biało i podbity na szarym papierze. W zasadzie prosta kompozycja, ale myślę, że też fajna dekoracja też i pamiątka dla dziecka. Format jest spory tej metryczki, bo to jest format 28 na 28 cm, także ona jest spora, ale też fajnie można było sobie rozplanować elementy i tych elementów można było dać troszkę więcej i nie ograniczać się. A kolekcja daje taką możliwość, ponieważ mamy tam dwa arkusze z elementami, pomimo że kolekcja ma pięć arkuszy, to dwa z nich to są właśnie elementy do wycięcia, także sporo możliwości, jeżeli chodzi o kompozycję. No i co, kochani? No tak to wygląda. Ja też chciałam uzyskać taki efekt, no troszkę takiej bajeczki. A akurat ta kolekcja super się do tego nadała. Dajcie znać, co sądzicie o takim zestawie. Czy w ogóle zdarzyło Wam się wykonać taką metryczkę? Co Wam powiem? To jest też wykonanie takiej metryczki. To jest też fajny sposób na pozbycie się resztek, bo czasami korzystamy z kolekcji, wykonujemy album i zostanie nam, a to jakiś arkusz, jeden, dwa, zostają nam elementy do wycięcia. I tak zazwyczaj ja przynajmniej wykorzystuję te pozostałości do kartek. Natomiast fajną alternatywą jest również wykonanie takiej metryczki, bo tutaj nie mamy w zasadzie nic innego jak jeden arkusz z kolekcji plus kilka elementów właśnie z kolekcji. Ta była akurat bogata, więc można było sobie pozwolić na użycie większej ilości tych elementów w takiej metryczce. Jeżeli mamy trochę mniej pozostałości, to możemy wykonać również metryczkę w mniejszym formacie. Te ramki również są dostępne w innych formatach.
Także dajcie koniecznie znać. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie na temat takiego zestawu. No i oczywiście albumu, bo albumy to jest główna moja pasja i uwielbiam je wykonywać, a to jest troszkę inna forma niż dotychczas, więc czekam na Wasze komentarze. I oczywiście dziękuję Wam za obecność, za to, że oglądacie filmy. Czasami mi też podsuwacie pomysły, świadomie bądź nieświadomie. Także bardzo Wam dziękuję. Dziękuję za to, że odzywacie się do mnie. Szczególnie fajne, jak jest ten odzew, jak ja na przykład puszczam tutoriale, bo też fajnie jest, kiedy ja widzę, że Wy korzystacie też z tego, co ja gdzieś tam prezentuję, bo to jakby daje mi tą motywację też do wykonywania kolejnych projektów w taki właśnie sposób. No bo w zasadzie te tutoriale, które są umieszczone na kanale, są właśnie po to, aby ktoś z nich skorzystał. Więc jeżeli w jakimś chociaż stopniu z tego korzystacie, to ja jestem mega, mega szczęśliwa. W związku z tym, ja Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję i oczywiście zapraszam Was do kolejnych prezentacji na kanale. Do zobaczenia, do następnego. Cześć!